czym żyje szkoła? Jak wspierać wszystkich uczniów i uczennice? Jak budować dobre relacje w szkole? Jak być uważnym na swoje potrzeby? Jak pracować łatwiej i skuteczniej? Dołącz do Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym z cyklu webinarów Odpornej Szkoły. Tym razem wróciliśmy troszeczkę do tematów związanych z migracją, ale chcieliśmy spojrzeć na ten wątek migracyjny nieco szerzej, popatrzeć na takie sytuacje, w których w szkole pojawiają się osoby z innych kręgów kulturowych, niekoniecznie tylko uczniowie ukraińscy, choć ci uczniowie oczywiście ze względu na to, że mamy ich bardzo dużo w szkołach, będą pewnie takim punktem odniesienia, do którego będziemy nawiązywali nieustannie. Ale to hasło, z którym przyszliśmy dzisiaj do Państwa, to jak tworzyć szkołę przyjazną dla wszystkich. Trochę też o tym, jak wykorzystać szanse, które wynikają z faktu, że ci uczniowie w naszych szkołach się pojawiają, szansę związaną z tworzeniem takiego środowiska, w którym każde dziecko, niezależnie od tego, z jakiej kultury pochodzi, mogłoby znajdować ważne rozwojowe impulsy dla siebie. Na samym początku powiem chwileczkę o CEO, ale za chwilę wrócimy do tych prelegentów, których Państwo widzą tutaj na slajdzie. Najpierw troszeczkę o gospodarzu. To są instytucje państwo norweskie i Norwegian Refugee Council, instytucje, dzięki którym możemy tymi tematami się zajmować i które nas w tym zakresie wspierają. Stale współpracujemy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, która zapewnia nam trwanie, jak Państwo wiedzą, albo może nie wiedzą, to przypomnę, że Centrum Edukacji Obywatelskiej przeżywa w tym roku właśnie swoje 30-lecie. Tutaj kilka informacji na temat nas, nie będę ich oczywiście czytał, ale z dumą skieruję Państwa uwagę na tę kolumnę, która jest po prawej stronie. Jest tam kilka imponujących cyfr, które świadczą o tym, że jak próbujemy się wypowiadać na temat szkoły, to znaczy, że wiemy, o czym mówimy, bo dosyć długo się tą tematyką zajmujemy i prawie wszystkie osoby, które pracują w CEO, albo mają doświadczenie osobistej pracy w szkole, albo długo ze szkołami, dyrektorami, dyrektorkami, nauczycielkami i nauczycielami współpracują. Na tym slajdzie mogą Państwo zobaczyć, co proponujemy. Bardzo zachęcamy do zaglądania na nasze strony, gdzie można znaleźć mnóstwo ciekawych materiałów do wykorzystania na co dzień w szkole. Zapraszamy na szkolenia oraz do projektów edukacyjnych realizowanych. Te projekty są realizowane za pieniądze sponsorów, w związku z tym z punktu widzenia szkoły są bezpłatne, natomiast wiele może się dzięki nim zmienić, jeśli Państwo mają taką intencję. Szkolenia są odpłatne, ale za ich jakość gwarantujemy. Staramy się też tak konstruować cenę, żeby były dostępne dla odbiorców szkolnych. Na tym slajdzie można zobaczyć takie obszary programowe, którymi się zajmujemy. Nie będę o nich bliżej opowiadał, bo jest ich sporo, a tematów na dzisiaj mamy również bardzo dużo i to na nich chcę się skupić. Chcę, żebyśmy się skupili właściwie. Ale jeśli Państwo zajrzą na naszą stronę, to możecie tutaj sporo informacji na temat różnych programów i sposobów działania Centrum Edukacji Obywatelskiej dla Szkół możecie Państwo znaleźć. Może zwrócę tylko uwagę na to, że dwa z tych programów dość wprost odnoszą się do tematu, którym dzisiaj się zajmujemy, a mianowicie odpowiadaj na globalne wyzwania i ucz otwartości. Ale o szczegółach, poszczegóły zapraszam Państwa na stronę.
Tutaj informacje o takich bieżących propozycjach, z których można skorzystać. Zapraszamy serdecznie na kursy Nauczycielskiej Akademii Internetowej, którą prowadzimy już od kilku lat. To są kursy zdalne dla indywidualnych nauczycieli zainteresowanych rozwojem w wybranych obszarach. Zapraszamy na sklep co.org.pl. Tam będą Państwo mogli zobaczyć, co dla nauczycieli proponujemy. Jeżeli będziecie tacy uprzejmi, to pewnie zechcecie przekazać te informacje swoim zainteresowanym nauczycielom. Spotykamy się również na warsztatach z radami pedagogicznymi. Również na stronie naszej można znaleźć informacje o tym, w jakich obszarach tematycznych te warsztaty są realizowane. Powiem od siebie, że przez uczestników są bardzo chwalone i uznawane za rozwojowe. Zachęcamy też do zaglądania do naszego sklepu w sprawie wydawnictw. Tutaj akurat na slajdzie widzą Państwo zdjęcie naszego ostatniego produktu, z którego jesteśmy dumni, Czas na szkołę doceniania, praktycznie o ocenianiu, jako uczeniu się. To jest taki nasz sposób myślenia o ocenianiu jako o ważnym elemencie procesu uczenia się, w którym właściwie tylko to ocenianie ma jakikolwiek sens. Ta książka i również wiele innych zachęcam do zaglądania na nasze strony. A tutaj już nasi prelegenci. Mamy taki zestaw, który w moim przekonaniu gwarantuje spojrzenie na temat z różnych stron, bo jest z nami Izabela Czerniejewska, która zajmuje się wsparciem szkół w poznańskim ODN-ie, ale również jest aktywna w organizacji pozarządowej wspierającej dzieci z doświadczeniem migracji, o której pewnie więcej powie. Mamy Grzegorza Gawłowskiego, dyrektora krakowskiego liceum, który jednak będzie się też w trakcie naszego spotkania wypowiadał na temat bardzo ciekawych doświadczeń jeszcze z poprzedniej szkoły. Jak rozumiem, Grzegorz o tym też szczegółowo, no nie wiem, czy tak bardzo szczegółowo, ale sporo opowie ze szkoły również ponadpodstawowej. I mamy Aleksandrę Cupok-Kokoszkę, dyrektorkę szkoły ze Śląska, która w tym roku objęła stanowisko dyrektorskie, czego serdecznie gratuluję, ale przez długie lata wcześniej pełniła funkcję wicedyrektora w innej szkole, więc ma takie doświadczenie wejścia w nowe środowisko i pewnej zmiany, co dla naszego dzisiejszego spotkania będzie pewnie miało znaczenie. Też Ola o tym, jak sądzę, wspomni. Tutaj jeszcze zanim rozpoczniemy, to chciałbym powiedzieć, że bardzo sobie cenimy kontakt z Państwem. Zapraszamy do zapisywania swoich propozycji wątków na seminarium, ale też na webinaria, na nasze formy rozwojowe, które proponujemy w ramach Odpornej Szkoły. Mogą Państwo pisać dziś na czacie. My to sobie pościągamy i będziemy uwzględniali w naszych planach, albo mogą Państwo do nas napisać po to, żebyśmy byli stale w kontakcie na ten adres dyrektorzy.co.org.pl. Dla Państwa wszystkich, którzy korzystają z naszych propozycji w ramach Odpornej Szkoły, informacja taka, że forma seminarium, którą przemianowaliśmy na dialogi dyrektorskie, będzie się w tym roku odbywać w pierwszą środę miesiąca każdego o godzinie 18, a nie o 12. Wypróbujemy taką formę kontaktu, już raz to zrobiliśmy, okazało się, że miało to pozytywny wpływ na jakość rozmów, które odbywało się podczas tych dialogów, ale dostaną Państwo w tej sprawie specjalne zaproszenie. W związku z tym liczę na to, że zechcecie nas odwiedzić. Dobrze, to tyle tych przygotowań, a teraz już pierwsze pytanie do ekspertów. Chciałbym Was zapytać,
o to, o takie doświadczenia związane z wielokulturowością, być może też starsze niż 2022 rok, który był taką cezurą, w której większość polskich szkół zetknęło się z tym wątkiem. Dwa słowa też o sobie, o swoich szkołach, żeby nasi uczestnicy mogli zrozumieć, z jakimi doświadczeniami mają do czynienia. Jeśli mogę, to bardzo serdecznie zapraszam. Zacznijmy może od Izy. Dzień dobry. Więc krótko o mnie, moje doświadczenia z wielokulturowością są tak. Po pierwsze badawcze i tutaj muszę powiedzieć, że 25 lat jak nic się zajmuję badaniem migracji i bardzo szybko wątkiem migracji i edukacji. Jestem antropolożką kulturową i skończyłam z doktoratem w tym temacie. Praktycznie zajmuję się wspieraniem migrantów właśnie w Migrant Info Point. To jest fundacja, którą otworzyliśmy w Poznaniu już 11 lat temu. Zaczęliśmy działania dla migrantów i stamtąd tak naprawdę wzięłam się w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, ponieważ to tam zobaczyliśmy 9-8 lat temu, że migranci przyjeżdżają już z dziećmi, w związku z tym i dzieci, i szkoły zaczynają odczuwać problem, nie wiedzą, jak sobie poradzić. I w skrócie znalazłam się w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli z propozycjami dla szkół, dla nauczycieli, dla dyrektorów, w jaki sposób można wspierać i nauczycieli, i szkoły, no i pośrednio albo właściwie bezpośrednio uczniów z doświadczeniem migracji. Także siódmy rok jestem już na stanowisku, czyli przed 22 rokiem i to znacznie, więc tak naprawdę jak ten 22 rok nastał, to my byliśmy już całkiem mocno osadzeni w temacie, prowadziliśmy już wtedy sporo spotkań i tak naprawdę mieliśmy wtedy międzynarodowy projekt, który też nas wspomógł, bo wtedy korzystając z tych ekspertów międzynarodowych też mogliśmy ich poprosić o przygotowanie dla nas na szybko różnego rodzaju materiałów i webinarów. Także to na początek. Okej. Dziękuję bardzo. Zapraszam, Ola. O, jeszcze mikrofon. Jeszcze mikrofon trzeba. Okej. Dzień dobry, Aleksandra Cupok-Kokoszka. Tak jak już Przemysław wspomniał, jestem dyrektorką od 1 września w nowej placówce, a przedtem 6 lat wicedyrektorka w szkole po sąsiedzku ze Śląska. I wielokulturowość pojawiła się w naszej szkole numer 2 wraz z wojną. Przedtem osoby z innych krajów to były pojedyncze przypadki i tak naprawdę nie była to sytuacja, nad którą się pochylaliśmy, ale wojna i duży napływ uczniów, uczennic z tym doświadczeniem migracji i uchodźstwa no, sprawił, że trzeba było zresztą tak jak w każdej szkole, nie tylko w Polsce, gdzie ci migranci i migrantki trafili, no, zająć się tą sprawą. I to są moje doświadczenia. Poprzednia szkoła była szkołą, która od lat współpracuje z CO, więc mieliśmy wypracowane pewne stałe standardy, mechanizmy radzenia sobie z takimi sytuacjami, także z tym, że uczniowie i uczennice bywają różni, więc te metody, mechanizmy, formuły działania z uczniami, młodymi ludźmi, uczennicami pozwoliły nam tą pierwszą falę przyjąć i w miarę się zorganizować, mimo tego, że no, był to duży wysiłek i tak naprawdę bez wsparcia zewnętrznego, podobnie jak Państwo, podejrzewam, radziliśmy sobie na tyle, na ile mogliśmy, ale to się sprawdziło i mogę o tym Państwu opowiedzieć, co wykorzystaliśmy z tego, co mieliśmy, własnych zasobów, a w tej nowej szkole, w której jestem od 1 września, nie mam już tak dużej grupy, bo w poprzedniej, w tej pierwszej fali no było ich około, nie wiem czy duża, czy mała, pojęcie względne, ale na start równocześnie 30 osób, a tu na ten moment mamy 3 osoby, więc nie jest to już duża grupa, a jednak jest to też wyzwanie, ponieważ
patrzymy pod kątem indywidualnego ucznia, uczennicy i też mierzymy się z tym, że mimo tego, że już oswoiliśmy się jako szkoła, jako grupa, zespół, a także no, są już jakieś formalne kwestie ustalone, przynajmniej do pewnego stopnia, dalej jest to wyzwanie i próbujemy, także ja jako osoba będąca w zmianie, próbujemy wdrażać tu nowe procedury, które ułatwią tym dzieciom i młodzieży funkcjonowanie w naszej placówce. Myślę, że ja tyle. Jasne, na ten moment. Dziękuję. Grzegorzu. Witam serdecznie. Tak jak tutaj Przemek wspomniał, od 1 września jestem dyrektorem 30 liceum, natomiast tak naprawdę w swoim dzisiejszym wystąpieniu będę się odnosił do tego czasu, prawie 10 lat bycia wicedyrektorem i nauczycielem w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie. I tam tak naprawdę z wielokulturowością zderzyliśmy się w 2016 roku, kiedy trafili do nas pierwsi uczniowie ukraińscy. Natomiast bardziej chciałbym skupić się na innych narodowościach, ponieważ w naszej szkole realizowany był projekt, dalej jest realizowany projekt klasy międzykulturowej. Są to uczniowie z Azerbejdżanu, uczniowie z Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu. Przyjęliśmy około 50 uczniów z tych krajów. No i zderzyliśmy się też z inną kulturą, bo jeżeli chodziło tutaj o uczniów z Ukrainy, no tutaj jakby kulturowo no, widzieliśmy pewne podobieństwa, tak? No, mówimy tutaj o katolicyzmie i prawosławiu, natomiast no, tutaj zderzamy się w przypadku uczniów z Azerbejdżanu, Gruzji, Kirgistanu z islamem, tak? Więc z zupełnie inną kulturą, z innymi obyczajami, z innymi też doświadczeniami tych dzieci. Więc o tym dzisiaj chciałbym też o tym poopowiadać. Chciałbym Państwu też dzisiaj jakby pokazać, że nie należy się bać zderzenia, może nie nazywajmy tego zderzenia, ale właśnie tego nowego doświadczenia wynikającego z wielokulturowości, bo jak Państwo pewnie się przekonają dzisiaj albo już mają wypracowane takie zdanie, to szkoła polska no raczej nie wróci do tego sprzed, powiedzmy sobie, migracji czy sprzed jakichś konkretnych kryzysów, tylko będziemy musieli uczyć się i traktować te nowe doświadczenia jako po prostu wartość dodaną do całego procesu edukacyjnego. Chciałbym Państwu dzisiaj parę takich najważniejszych kwestii dotyczących właśnie tego budowania środowiska w przypadku uczniów innych niż ukraińskie opowiedzieć. Dzięki. No właśnie, to przejdziemy do rzeczy. Jakoś będę starał się trzymać w tej kwestii tutaj taki porządek w rozmowie i ten porządek będzie się wyrażał pytaniami, które będę zadawał, ale zachęcam Was bardzo też nie tylko do odpowiadania na te moje pytania, ale też do interakcji między sobą, bo wyobrażam sobie, że rzeczywiście ta różnorodność doświadczeń jest tutaj bardzo, bardzo cenna, bo Grzegorz sporo pracował właśnie z uczniami nie ukraińskimi, tylko z innych kultur. Ola jest ze szkoły, w której w tej chwili tych uczniów jest niezbyt wielu, ale są. W poprzedniej szkole, jak rozumiem, było ich więcej, ale też to nie była jakiś procent, który by znacząco wpływał na całość funkcjonowania szkoły, a z kolei Iza ma takie spojrzenie, ale bardzo bliskie szkole i styka się z nią jakby na co dzień i właśnie z tym konkretnym problemem. No dobrze, to taką rzeczą, która jak sądzę zaprząta uwagę dyrektorek i dyrektorów na dzisiaj, a być może się mylę i to chcę z Wami sprawdzić, czy zaprząta, czy nie zaprząta, są te zmiany w przepisach, które nastąpiły w okolicach końca wakacji, no właściwie można powiedzieć na progu jesieni pojawiły się nowe zapisy prawne dotyczące pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym. I ja chciałem zapytać tak, bo różnie o tym różni specjaliści mówią. Nie chcę, żebyście opowiadali o wszystkich tych zmianach, ale chciałbym, żebyście się skupili na tym,
co przykuło Waszą uwagę i jakoś ma wpływ na Wasze działanie? Przeżywacie to jako jakąś zmianę? Czy coś takiego w tych nowych dokumentach znajdujecie? I to może poproszę jako pierwszą Olę. Znaczy, jeżeli chodzi o kwestie uczniów ukraińskich w naszej szkole, to nie odczuwam dużej różnicy, ponieważ to jest ograniczenie 6 godzin do 4 w pracy z tymi uczniami. I jest tam kwestia tego egzaminu i zwolnienia z jego fragmentu, jeżeli taką wolę wyrazi uczeń jego rodzice, więc to nie są znaczące zmiany w tym obszarze wielokulturowości, za to mocno przykuwają moją uwagę i wpływają na jakość pracy szkoły, nauczycieli, nauczycielek, te zmiany w podstawie prawnej z poszczególnych przedmiotów, ale nie wiem też, czy to jest kwestia, na której nam tu zależy. Tak, bo są zmiany, nie wiem, czy mnie dobrze słychać. Dobrze. I tylko, że to nie jest stricte jakby clue tych działań i naszych zainteresowań, to nie dotyczy tylko, nie ogranicza się do pracy z uczniami ukraińskimi, więc jakby nie mam tu bardzo dużo do powiedzenia w tym obszarze, za to na pewno mogłabym się rozwinąć w kwestii tego jako dyrektorka, która monitoruje całość procesu, to czy każdy nauczyciel zaglądał do podstawy, jakie zmiany obowiązują w jego przedmiocie i czy on jest w tej grupie, czy zweryfikował kryteria, czy poinformował rodziców uczniów, także ukraińskich. A więc to są znaczące zmiany i myślę, że też Iza się tu wypowie w tej kwestii, bo ma ogląd z innej strony i innej perspektywy. Ja chętnie mogę jeszcze coś tutaj uzupełnić, ale ja bardzo w kwestii uczniów, którzy są migrantami, uchodźcami, nie odczuwam tu znaczącej zmiany w tym kontekście. Za to mocno odczuwam w ogóle te zmiany. Tak. Jasne, jasne. Rzeczywiście tak jest, że moją intencją było odniesienie się do tych zmian w odniesieniu do uczniów ukraińskich, ale cieszę się, że zwróciłaś uwagę na tę podstawę programową, bo no też to jest to, przy czym uwaga dyrektorek i dyrektorów pewnie jest. A u Ciebie, Grzegorzu, czy coś zauważyłeś takiego, co by miało wpływ na Twoją pracę z tymi uczniami? Pierwsza kwestia to, co jest dosyć istotne, myślę, i ważne, bo wcześniej takich dokumentów nie dostawaliśmy, natomiast tutaj otrzymaliśmy wsparcie z Wydziału Edukacji Miasta Krakowa i te wszystkie zmiany podsumowano w takim dokumencie siedmiostronicowym, który właśnie dotyczy chociażby kwestii obowiązku edukacyjnego, kwestii zwiększenia liczby uczniów w oddziałach przedszkolnych i szkolnych, zajęć dodatkowych i kwestii właśnie również asystenta międzykulturowego. Zmian jako takich, powiem szczerze, w kontekście uczniów z Azerbejdżanu, Kirgistanu, no, tej grupy, o której wspominałem, nie widzę. Martwi mnie kwestia cały czas asystenta międzykulturowego, ponieważ jest to istotne stanowisko, istotny, ja bym chciał powiedzieć, nauczyciel, ale nie mogę, bo jest to pracownik niepedagogiczny i myślę, że tutaj w tą stronę powinniśmy w kontekście przepisów zmierzać, aby no, zająć się tym stanowiskiem w sposób poważny, ponieważ jak Państwo zwrócą uwagę, to w przypadku uczniów ukraińskich jest to w miarę proste, aby takiego asystenta znaleźć, chociaż no znowu blokują nas stawki wynagrodzenia. To są minima z minimów tak naprawdę. Natomiast no w przypadku uczniów z Azerbejdżanu, Kirgistanu czy Gruzji, no mamy tutaj problem z językiem tych asystentów międzykulturowych w Krakowie czy w Małopolsce, którzy znają konkretny ten język, jest niewielu, chyba jeden czy dwóch. No oczywiście uczniowie tutaj posługują się bardzo dobrze językiem angielskim, o tym też później wspomnę, więc mógłby być to asystent, który posługuje się językiem angielskim, ale znowu tutaj rodzi się pewien problem, ponieważ część uczniów z Kirgistanu czy Kazachstanu tego języka tak dobrze nie zna. Część posługuje się z językiem tureckim, więc no, szukanie tutaj jest takiego pewnego złotego środka i uważam, że właśnie w kontekście tych przepisów, o których mówimy, należałoby się pochylić nad kwestią asystenta międzykulturowego, jego organizacji, tego jak go zachęcić do tego, żeby po prostu do szkoły przyszedł. Minusem na pewno jest kwestia organizacji
organizacji konkretnej liczby godzin języka polskiego jako obcego. To znaczy, no, moi uczniowie mieli 2 godziny, natomiast uczniowie ukraińscy 4-6 godzin, więc tutaj no, tu jest odczuwalna różnica, tak? Tutaj też oczywiście można dyskutować nad kwestią ilości tych godzin, no bo odniosę się do tego, że moja szkoła była szkołą zawodową, w związku z czym no, powiedzmy sobie, plany lekcji, harmonogramy były bardzo, bardzo napięte. To uczniowie mieli około 20 paru przedmiotów, więc znowu dorzucenie tam 4 czy 6 godzin języka polskiego no, jest bardzo trudne. Natomiast no, to też kwestia tego, że na przykład, nawiązując do tych godzin języka polskiego, tego, że gdzieś tam być może nasi uczniowie też polscy cierpią na tej liczbie godzin, ponieważ no, też być może chcieliby skorzystać z takiej pomocy. I to są 2 aspekty, na które zwróciłbym uwagę właśnie. Kwestia tej liczby godzin i kwestia asystenta międzykulturowego. Pojawia się jeszcze jedna bardzo ważna rzecz związana z tym obowiązkiem, jeżeli chodzi o uczniów z Ukrainy, obowiązkiem edukacyjnym. Wydawało mi się, że to w kontekście właśnie 30 liceum, wydawało mi się, że tych uczniów nagle pojawi się więcej. Natomiast powiem szczerze, że sytuacja jest w miarę stabilna, jeżeli chodzi o nas tutaj. Okej. Czyli krótko mówiąc, tak jak Ciebie słuchałem, to rozumiem, że doceniłeś organ prowadzący za to, że podsumował tę wiedzę. Rzeczywiście myślę, że Państwa organy też w tej kwestii się jakoś odnalazły. Jeżeli nie, to my sami jako Centrum Edukacji Obywatelskiej też wysłaliśmy taki newsletter z podsumowaniem tych przepisów, ale jak słyszę o tym, co mówisz o tych przepisach, to raczej brzmi to trochę tak, że wciąż jest dużo więcej znaków zapytania, wątpliwości i niepokoju niż jakichś rozstrzygnięć, gdyby coś stabilizowały. No właśnie. Znaczy, no, tak, to są same znaki zapytania moim zdaniem. Gdzieś tak wydaje mi się, że po omacku próbujemy podejść do tematu, gdzieś tam w jakiś sposób rozwiązać problemy czy trudności, natomiast wydaje mi się też, że nie ma takiego wspólnego dialogu, że on dopiero powoli jest gdzieś budowany. No właśnie, Iza, z perspektywy ODN-u, jak to... Ja jak już to właśnie tupię nóżkami, żeby się włączyć od razu. No tak, widziałem, że no się ekranie zaświecał. Ja w ogóle gratuluję Krakowowi, Grzegorzu, że zatrudnia asystentów nie tylko z Ukrainy, bo wy naprawdę przez to, że już od też dobrych kilku lat pracujecie i macie silny ośrodek lobbujący asystentów międzykulturowych od dawna, nawet bym powiedziała, że to jest tak dość merytorycznie nawet pierwszy z takich mocnych. Stąd też te ścieżki, żeby zapraszać asystentów międzykulturowych różnych krajów, jest u was lepiej wydeptane. W Poznaniu i w innych miejscowościach to nie jest takie oczywiste. Może jeszcze Warszawa, ale Warszawa to znowu jest inna sytuacja. U nas nie ma czegoś takiego jak asystent międzykulturowy dla dziecka z innego kraju, a tak naprawdę potrzeba dla takiego dziecka jest znacznie większa. I teraz mamy asystentki ukraińskie, które spotykają się z tym, że wspierają dzieci z innych krajów i te kraje są czasami tak odległe, że naprawdę dla nich komunikacja w języku ukraińskim, rosyjskim czy polskim nie jest absolutnie żadną ulgą. Więc one są postawione w bardzo trudnej sytuacji. I teraz co mnie niepokoi w tych wszystkich zmianach albo braku zmian w prawie, to, że tak naprawdę mieliśmy świetną okazję, żeby uregulować wsparcie wszystkich grup uczniów z doświadczeniem migracji, a zmiany dotyczą tak naprawdę tylko uczniów z Ukrainy. Trochę jak się tak popatrzy z perspektywy nieco dalszej, oprócz tego, że dotyczy to tylko uczniów z Ukrainy, a pozostałe formy wsparcia nie zmieniły się zupełnie, to nagle się okazuje, że tak naprawdę różnica pomiędzy tymi uczniami z innych krajów a z Ukrainy no, zwiększa się. I tak naprawdę, no ja nie chcę tutaj mówić takich mocnych słów, ale dla mnie to jest pewnego rodzaju dyskryminacja systemowa dzieci
z innych krajów. I teraz jak my wiemy, bo my wiemy, że dziecko, które nie zna języka polskiego, wymaga wsparcia i powinniśmy mu dołożyć te takie klocuszki, żeby jak najwięcej widział z tego płotka, to wszyscy Państwo pewnie znacie tą ikonkę, która o tym mówi, no to właśnie uczniowi z Ukrainy dajemy te dwa klocuszki, a uczniowi z Azerbejdżanu, Kirgistanu czy z innego kraju dajemy tylko jeden. I bardzo się nad tym zastanawiam. Dla mnie to była świetna okazja, żeby zrównoważyć tą pomoc. Tak się nie stało. Mam nadzieję, nadal liczę na to, że to się będzie wydarzało, ale troszeczkę mam takie poczucie, że szkoda, że nie teraz. Szkoda, że już nie myślimy systemowo i ja jeszcze patrzę na to w ten sposób, że to jest pewnego rodzaju reakcja na sytuację i znowu reaktywne działanie i zmiana prawa na to, co się wydarzyło, wydarzyła się wojna, natomiast nie jest to myślenie takie perspektywiczne do przodu, że przy okazji tego, co się wydarza, tworzymy stabilne prawo wspierające to, żeby wszystkie dzieciaki z różnych krajów miały dobre wsparcie na tyle, na ile jest mu rzeczywiście potrzebne. I jeszcze odniosę się do tego, co Grzegorz mówił. Nie ma powrotu, nie będziemy już więcej homogeniczną szkołą. I jak trafiłam 7 lat temu do ODN-u, mówiłam, proszę Państwa, mając jednego ucznia z doświadczeniem migracji, już stajecie się szkołą wielokulturową. W tej chwili każda szkoła w Polsce jest szkołą wielokulturową, bo ma co najmniej kilku uczniów, a niektórzy tu mają i 10%, i 30%, jak wiemy, są i takie szkoły. Także my musimy korzystać do przodu, przygotowywać się systemowo. Ola, Grzegorz, Ola była pierwsza. Byłam szybsza. Ja bym chciała podbić to, o czym mówi Iza, bo to różnicowanie jest widoczne nie tylko w kontekście właśnie uczniów ukraińskich oraz innych nacji, ale także zachodzi tu różnicowanie między uczniami ukraińskimi, a uczniami i uczennicami polskimi, bo chcąc wspierać tych uczniów o doświadczeniu właśnie migracji, uchodźstwa, czasami zdarzało się, w ogóle nie było to do końca uregulowane, a też od interpretacji danej szkoły, dyrektora, dyrektorki i podejścia, świadomości osób dorosłych, pracowników, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, dochodziło do różnicowania między właśnie uczniami polskimi i ukraińskimi, bo chcąc jakby zaopiekować tych uczniów, uczennice, którzy uciekali przed wojną, zapominaliśmy o tych uczniach, których już mamy, a też mają swoje potrzeby, nie są innej kultury, ale mogą być też inna religia, inne potrzeby, kłaniają się tu tylko, nie tylko potrzeby edukacyjne, ale wszelkiego rodzaju kwestie, które sprawiają, że ci uczniowie, uczennice się wyróżniają na tle klasy, na tle szkoły. I akceptując, starając się zadbać o tych uczniów z doświadczeniem migracji, uchodźstwa, obserwowałam, że często jakby te różnice w klasie, które do tej pory były, ale może nie aż tak znaczące, urastały do rangi trudności i problemów. I od tego, jak reagowaliśmy, co z tym problemem działo się zarówno na poziomie klasy, jak i szkoły, tak sytuacja mogła być wykorzystana, tak jak też Iza mówi, w skali kraju i tego ustawodawstwa ogólnego, ale mogła być uregulowana na poziomie szkoły. Mogliśmy to wykorzystać, żeby zaczęło się tworzyć nowe i podchodzić do wszystkich uczniów z jednakową troską i zaopiekowaniem, a niestety mogło też dojść do tego, że ci uczniowie jeszcze bardziej się różnicowali, a pamiętajmy, że niedawno byliśmy w sytuacji izolacji, bo pandemia też zmieniła szkołę i też to, co się wydarzyło podczas pandemii i szkoła przed i po, to nie jest ta sama placówka. Do tego doszedł problem migracji i uchodźstwa. I nie da się cofnąć czasu i to, co się sprawdza, sprawdziło się w poprzedniej mojej szkole i myślę, że w tej też, to wyciągnięcie wniosków z tych trudnych sytuacji, zaakceptowanie, że będziemy pracować inaczej, tylko to jest kwestia tego, że nie wystarczy wydać rozporządzenie, ale musi zajść
jakby duża rewolucja w myśleniu osób dorosłych, bo tylko mądry dorosły jest w stanie wspierać tego ucznia, uczennicę, żeby nie tylko odnalazł się w nowej sytuacji w szkole, ale także w życiu, bo o tym czasami zapominamy, że oni po szkole też wychodzą i mają życie. A życie jest interdyscyplinarne. I nie chodzi o to, żeby on... Albo za trudno jest myśleć o tak wielu rzeczach jednocześnie. Ja wiem, ale generalnie szkoła nie uczy tylko po to, żeby przechodził z etapu do etapu dany uczeń, uczennica, a potem do szkoły ponadpodstawowej, ale generalnie, żeby wyciągnął maksymalnie dużo korzyści, żeby potrafił nie tylko się uczyć, ale także funkcjonować w grupie, w zespole. I to są kwestie, które dotyczą dzieci ukraińskich, innych nacji, ale także dzieci polskich, albo przede wszystkim, więc można trochę się zagubić przy tak dużej ilości wątków. Jasne, jasne. Będziemy się do tego odnosić, bo myślę, że wprost dotknęłaś jednego kawałka z tego wątku, którym się zajmiemy za chwilę, ale jeszcze Grzegorza chciałem... Tak, chciałbym jeszcze tutaj a propos tego, co Iza powiedziała na temat lekcji języka polskiego, taką refleksją się podzielić, ponieważ my tutaj mówimy o uczniach ukraińskich, czyli o uczniach, którym łatwiej będzie, ze względu na to, że język ukraiński jest językiem słowiańskim, łatwiej będzie się nauczyć języka polskiego. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że w przypadku języka azerskiego czy tych języków pochodnych tureckiemu, to nauczenie się języka polskiego w 2 godziny graniczy naprawdę, to jest bardzo ciężkie, tak? Więc to taka refleksja. Natomiast w kontekście tego, że Kraków sobie w miarę dobrze z tym radzi, dziękuję za to stwierdzenie, natomiast muszę tutaj dodać... Nie jest idealnie. Którą chyba poprzednia władza w Krakowie wymyśliła, to jest ambasador wielokulturowości i takie nagrody też w Krakowie są przyznawane właśnie osobom, które mierzą się, bym powiedział, wzorowo z tym zjawiskiem. Dziękuję Wam bardzo za ten wątek. Trochę nie miałem takiej intencji, żeby recenzować ustawodawcę, ale z drugiej strony każdemu z nas w duszy się to jednak trochę gra. No i taki wątek, żeby jednak na tyle, na ile to jest możliwe, przez wszelkie możliwe fora wywierać presję na to, żeby te decyzje na poziomie polityki państwa były jak najbardziej racjonalne, to jest rzecz, która wciąż pozostaje aktualna. No i no recenzujemy te rozwiązania z perspektywy praktyków, więc o tyle wydaje mi się, że to zawsze posuwa sprawy do przodu. A teraz chciałbym przejść do kolejnego wątku i ja to 2 słowa o tym powiem, bo trochę się, to nie, ten slajd przełączę jeszcze. No właśnie, to jest wątek, który dla mnie osobiście jest dość bliski, bo ja zajmuję się taką warsztatową pracą z dorosłymi w różnych obszarach, mocno w edukacji, ale też w innych środowiskach. Ja sobie myślę, że pojawienie się uczniów, którzy pochodzą z innych kultur w szkole, było zjawiskiem, które jest zmianą, poważną zmianą społeczną, która generuje rozmaite trudności, wcale nie tylko takie wprost merytoryczne. W poprzednim pytaniu pytałem o zmiany prawne, więc nie jest to tylko kwestia znajomości przepisów, nie jest to tylko kwestia znajomości narzędzi do pracy z uczniami pochodzących z innej kultury, metodyki nauczycielskiej, ale jest to sfera dotykająca takich wrażliwych obszarów, jak na przykład emocje, świadomość, ten sposób myślenia, o którym Ola wspomniałaś, że obecność takich uczniów, a zwłaszcza w dużej liczbie, jakoś przeorywuje rozmaite nawyki, które mamy związane z myśleniem o rozwoju, uruchamia dyskusje, czasami te dyskusje nie nabierają formy takiej rzeczywistej debaty, ale bardziej są zaznaczone w przeżyciach emocjonalnych ludzi, którzy tego doświadczają.
Tutaj pojawia się taki wątek na przykład jak ksenofobia, albo taki wątek jak pewne obawy związane ze sprawiedliwością. To są te wszystkie dyskusje, które na szczęście zamilkły, ale na pewno Państwo pamiętacie te rozmowy o tym, czy to jest sprawiedliwe, żeby ukraińskie dzieci dostawały 500+ wówczas jeszcze. Teraz takich głosów raczej się już nie słyszy, albo w każdym razie mniej. Niemniej to cały czas jest jakiś rodzaj szoku, z którym wielu ludzi się mierzy, że żyliśmy w takim polskim otoczeniu, jednorodnym kulturowo, niektórzy mówili, że też jednorodnym religijnie. Tak do końca ono takie jednorodne nie było, ale przyzwyczailiśmy się tak myśleć od czasów II wojny światowej, kiedy to się tak dramatycznie w Polsce zmieniło, bo kiedyś te różnice kulturowe były czymś naturalnym. No ale właśnie, dużo gadam, a chcę Was teraz zaprosić też do refleksji. Jak sobie o tym myślicie? Czy to tak jest, że zarządzanie taką zmianą kulturową jest złożonym procesem zarządzania zmianą, a nie tylko jakimś wyzwaniem polegającym na wyposażeniu nauczycieli w nową wiedzę na temat przepisów i metod, no i wszystko będzie dobrze. Grzegorz, od ciebie chciałbym zacząć, zwłaszcza ze względu na to doświadczenie, które ma już wiele lat i dotyczy nie tylko uczniów ukraińskich, a nie tylko na tym chciałbym to osadzać. Jak sobie o tym myślisz? Czy ja mam rację, jak tak gadam? Że... Tak, jest sporo racji. Wiesz co, kwestia jest taka, że też w moim przypadku byli to uczniowie, którzy zostali poleceni przez fundację. Czyli zgłosiła się do nas fundacja, która zapytała, czy była możliwość przyjęcia do szkoły kilku zdolnych uczniów. Natomiast myśmy się otworzyli na to przy współpracy tutaj z Uniwersytetem Pedagogicznym. Otworzyliśmy się na to i zaproponowaliśmy, OK, spróbujmy w takim razie przyjąć więcej uczniów. I ta fundacja zrobiła rekrutację w tamtych krajach i zaprosili tych uczniów tutaj do nas. Tutaj też muszę podkreślić jedną ważną kwestię. Nie bójmy się prawa. Prawo mówi jasno, że uczeń powinien w momencie rekrutacji powinien być na terytorium Polski, powinien przyjść do tej szkoły, rekrutować się. Natomiast możemy interpretować prawo różnie i pewne rzeczy robić w ten sposób, żeby w miarę były zgodne z prawem, ale żeby też otwierały możliwości chociażby szkole, tak? Bo to, o to też chodzi, tak? Żeby tą wielokulturowość i to zaproszenie tych uczniów, czy w ogóle kwestia uczniów, którzy do szkoły przychodzą nie z projektu, tylko właśnie w związku z migracją, żeby potraktować to jako wartość dodaną. Uczniowie przyjeżdżają. Kwestia oczywiście zapisu też tutaj jest istotna, zapisu przez opiekuna prawnego, to też długa opowieść dotycząca tego, jak to zrobić, jest to dosyć trudne. Też Państwo pewnie w przypadku uczniów ukraińskich mają problem z opiekunem. No tutaj na przykład w przypadku uczniów z Azerbejdżanu był taki problem, że rodzice wystawili im prawne dokumenty o samostanowieniu, czyli taki 16-latek w kulturze tej azerskiej może już samostanowić, więc ten rodzic tak naprawdę to już nie bierze udziału w tym procesie, decyzyjnym, natomiast wiemy, w polskim prawie to tak nie wygląda. Jeżeli chodzi o samo zarządzanie tą zmianą, to ja bym to jakby tak jak próbowałem sobie to usystematyzować i wskazać fazy tych różnych reakcji nauczycieli na uczniów muzułmańskich, bo tak też ich tutaj nazwijmy konkretnie, to myślę, że na początku to był wewnętrzny sprzeciw, tak? No bo jak mamy sobie pojarać z tą kulturą, mają trudności z językiem polskim, mimo że byli też na kursie języka polskiego przez wakacje, więc najpierw powiedziałbym o takim wewnętrznym sprzeciwie, później o oswajaniu, bo zderzają się z tą kulturą, widzą, że tak naprawdę te dzieci, oprócz tego, że mają problemy w porozumiewaniu się, są takie same jak wszyscy inni, tak? To są, później zaczynają ich właśnie traktować jak te dzieci polskie, co też później nie będzie dobre, ale o tym za chwilę. Następnie następuje taki etap zrozumienia i na końcu właśnie bym powiedział czerpania, czyli traktowania tego zjawiska jako wartość dodaną. Jeżeli chodzi o kwestię zarządzania w przypadku
uczniów, którzy są muzułmanami, zorganizowaliśmy na początku taką radę pedagogiczną, na której przypomnieliśmy, jak ta religia funkcjonuje, czym jest ta religia. Tutaj troszkę powiedzieliśmy o diecie halal. Był tutaj problem, bo uczniowie nie chcieli kupować, azerscy kupować rzeczy w naszym sklepiku, ponieważ zawierały składniki, które nie są halal, które nie są dozwolone w ich religii. Pojawiała się kwestia modlitwy. Tutaj muszę przyznać, że gdybyśmy wysłali polskie dziecko do zagranicy, to powiem szczerze, też patrząc na badania, różnie byłoby z kultem religii. Natomiast no, tutaj dziecko muzułmańskie pilnuje godzin modlitwy. Naprawdę jest takim dzieckiem, któremu nie da się powiedzieć, że możesz później to zrobić. Nie, to jest konkretna godzina, konkretny sprzęt do tego, czyli dywanik wyjmowany podczas przerwy na przykład. No i tutaj właśnie nauczyciele w tej zmianie przyzwyczajali się do tego, że tak to funkcjonuje, że temu uczniowi trzeba pozwolić ją pomodlić. Zresztą też dla nich osobną łazienkę, w której mogli myć nogi. I powiem szczerze, że faktycznie na początku, jeżeli chodzi o społeczność szkolną, uczniów głównie, to było to zderzenie, tak? Natomiast z czasem, no myślę, że można mówić spokojnie o akceptacji, chociaż zdarzały się oczywiście pojedyncze incydenty, no, różnego rodzaju konflikty, które staraliśmy się w miarę na bieżąco rozwiązywać, ale tłem i problemem jakby z tym związanym była kwestia właśnie opiekuna, że to był opiekun prawny, tak naprawdę przydzielony do kilku uczniów. I ten rodzic niby chciał się interesować tym, co się z tym dzieckiem dzieje, ale w ostateczności po wielokrotnych próbach kontaktu często dochodziło do tego, że no, nie było żadnej reakcji rodzica. Istotną kwestią, myślę, jest to, że właśnie nauczyciele w tej zmianie powoli postrzegali uczniów jako osoby ze specjalnymi potrzebami. Z jednej strony dobrze, ponieważ no, to są osoby, które no, mają konkretne potrzeby, no, konkretne potrzeby wynikające z kultury, konkretne potrzeby wynikające z wieku, ale także jest to minus, ponieważ no, to tak naprawdę można by postawić znak równości. Tak? To jest uczeń polski, to jest uczeń azerski, to są ci sami uczniowie i dopiero mówić o ewentualnych trudnościach po diagnozie poradni. No i tu znowu kolejny problem, diagnozowanie ucznia azerskiego praktycznie niemożliwe za zgodą rodzica, który rodzic się tutaj nie zgadza często, więc tutaj takich kwestii związanych z zarządzaniem tym pojawia się naprawdę sporo i pojawia się też sporo emocji. Bo w przypadku uczniów ukraińskich nie widziałem problemu emocji, nie widziałem problemu związanego z innością. Tak? Natomiast w przypadku uczniów azerskich, szczególnie muzułmańskich, te emocje się pojawiały. No tutaj muszę przyznać, że grupa żeńska szkoły no bardzo się tak zbliżała do, integrowała z tą grupą azerską, co niestety wywoływało konflikty w tej grupie męskiej społeczności szkolnej. Więc tych aspektów naprawdę jest sporo, natomiast... Zabiorą nam nasze kobiety. Słucham? Zabiorą nam nasze kobiety, to jest trochę takie... No, tak, takie było jakby postrzeganie tego problemu, natomiast istotą tego wszystkiego jest to, żeby potraktować to wszystko, po pierwsze nie bać się tego, a po drugie potraktować to wszystko jako wartość dodana. To kwestia tego, że szkoła musi się zmieniać, musi być odporna na to, co będzie się działo w przyszłości, a tego typu właśnie, tego typu zjawiska, tego typu przyjęcie uczniów no będzie najlepszą nauką, tak? No bo to też, no nie ukrywajmy, no uczymy się na tym niestety. Jasne. Dzięki. Czyli krótko mówiąc, opowiedziałeś o takich fazach, jakby przez które przechodzą ludzie, nauczyciele, rodzice, być może też środowisko w procesie zmiany. A ja bym ciebie, Ola, chciał zapytać, czy po pierwsze, czy obserwujesz podobne zjawiska też w takim środowisku, w którym nie ma aż tak dużych różnic kulturowych? No i tutaj myślę, że to jest kontekst tej twojej poprzedniej szkoły, w której pracowałaś. Czy
robiliście coś świadomie z resztą kierownictwa szkoły na rzecz tego, żeby nauczycieli do tej zmiany przygotować, żeby pracować z ich emocjami, żeby jakoś zrobić coś takiego, co pomoże ten proces zmiany przejść względnie bezboleśnie, czyli takiego akceptowania tego, co Grzegorz nazywał akceptacją, żeby ten moment przyszedł szybciej. Czy coś takiego widziałaś, czy coś takiego robiliście? Tak, mnie tu atakują latające obiekty, więc przepraszam, ale ja sobie robiłam też notatki w czasie wypowiedzi Grzegorza i nauczyciele w zmianie, to hasło jest kluczowe, ale też uczniowie, uczennice w zmianie. I my w poprzedniej szkole przede wszystkim pamiętam też siebie na dzień dobry, a propos tego, gdy oni stanęli, że tak powiem, w drzwiach szkoły. Najpierw podejrzewam, że wszędzie było to samo, głęboka im bardzo mocna chęć niesienia pomocy, zaopiekowania tu i teraz. I okazuje się, że mimo tego, że wtedy nam się to wydawało trudne, bo ich było dużo i wszędzie, to był to najłatwiejszy etap. Bo trzeba było zaopiekować bardzo te podstawowe potrzeby, czyli ubrać, nakarmić, dać miejsce do spania. Im było dalej w las, że tak powiem, tym okazało się trudniej, bo potem zaczęły wychodzić inne potrzeby i wpadaliśmy też w pułapkę tego, że oni są po sąsiedzku, więc są bardzo podobni, a właściwie niektórzy szli w tą tendencję, że są tacy sami i zaczęła się gubić ta różnorodność, gubili ją dorośli polscy nauczyciele, nauczycielki, a i gubiły ją powoli w tamtej szkole dzieci ukraińskie, które część z nich zaobserwowałam, do dziś pamiętam, mogę imiona wymieniać, kto nagle zaczynał udawać, a wręcz myślę, że nie udawać, ale zaczął się czuć Polakiem. Jemu się wszystko to, co polskie, podobało i szło to bardzo głęboko, ale była też grupa, która wypierała to zupełnie i właściwie mam wrażenie, że codziennie to dziecko spało na walizce, bo czekało, że spakują się, pojadą z powrotem. Mieliśmy takie sytuacje, gdzie codziennie dziecko się żegnało ze swoją grupą klasową i twierdziło, że wracają na Ukrainę. Po telefonie do domu okazywało się, że to nieprawda, że to są wyobrażenia tego dziecka czy tego młodego człowieka na temat powrotu, bo on się tu nie odnajduje. Więc to są i dorośli w zmianie, bo czasami ci rodzice, którzy uciekali, część była tu, część była tam, oni byli w zmianie i nie radzili sobie ze sobą, nie byli w stanie zaopiekować swoich dzieci, które wysyłali do nas do szkoły. Więc widziałam tu zarówno po stronie polskich uczniów, uczennic, którzy nie akceptowali albo akceptowali. Też były te sytuacje, gdzie tak się integrowali mocno, że mimo, że to była szkoła podstawowa, to były te konflikty na poziomie dziewczyny, chłopcy, polscy, ukraińscy. Z jednej strony potrafili się bardzo wesprzeć, ale z drugiej strony były sytuacje konfliktowe, które dochodziły do tego, co już było w szkole. I a propos tej zmiany, to potem był okres po tym wielkim boomie, że teraz przetrwajmy tylko do wakacji. Jakoś damy radę, przecież to się kiedyś skończy. Wcale się nie skończyło i musiało to jakby dotrzeć do wszystkich nauczycieli, nauczycielek, uczniów, uczennic. Mieliśmy wtedy asystentkę kulturową, która sama sobie ze sobą też nie do końca radziła, bo była po jakichś przeżyciach i szczerze mówiąc dużego wsparcia nie była w stanie nam ta dziewczyna udzielić, bo myśmy ją raczej opiekowali. O dziwo teraz rodzi sobie całkiem dobrze, ale też był to proces. I co w związku z tym próbowaliśmy robić? Tego, że korzystaliśmy z własnych wypracowanych schematów, czyli tej edukacji włączającej, która już była wcześniej u nas w szkole z tytułu współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej,
to korzystaliśmy też z tych programów i inicjatyw, które powstawały bardzo jakby celowo i świadomie, nie tylko w CO, ale także był program Fundacji Szkoła z Klasą, która zaczęła mocno wtedy iść w stronę właśnie tego razem w klasie. Byliśmy w laboratorium szkoły z klasą i oni byli w stanie też proponować dużo takich aktywności, działań długofalowych, bezpłatnych, tak samo jak Centrum Edukacji. To było ważne, bo niekoniecznie szły za tym środki. Myśmy wcale nie dostali większej puli finansów ze strony organu, bo też nic się takiego nie wydarzyło na początku i radziliśmy sobie w tej kwestii właśnie albo swoimi zasobami, albo szukaliśmy bezpłatnego wsparcia, co okazało się całkiem możliwe i staraliśmy się zaopiekować tą kwestię potrzeb, nie tylko tych fizycznych, technicznych, czyli pisaliśmy wnioski o, to jest teraz bardzo duże uproszczenie, ale narzędziówka i bez tego też nie poszlibyśmy do przodu, na przykład o laptopy z ukraińską klawiaturą. Nie wiem, jak Grzegorz sobie z tym radził, bo podejrzewam, że takiego wsparcia dla tych uczniów, którzy są w jego szkole, to nie ma ze strony państwa czy organizacji, albo ja o nich nie wiem. A tu ukłon w stronę tych uczniów ukraińskich był spory, nawet na etapie, na początku tych właśnie laptopów, potem pojawiły się publikacje, ale teraz kwestia tych potrzeb wyższych, czyli jak radziliśmy sobie z tym, że nasi nauczyciele i nasi uczniowie szli w tą zmianę i ten proces grupowy był bardzo zróżnicowany. Do jednych docierało to szybciej i nie bardzo długo wypierali, że mamy inną szkołę. Jeszcze oni byli pełni pretensji do otoczenia, do wszystkich, że jeszcze się nie ustabilizowała sytuacja po pandemii, a już mamy nowy problem. No nie byliśmy w stanie jakby ich uspokoić w tej kwestii i obiecać, że po wakacjach wrócimy do zwykłego życia, bo nikt w to tak naprawdę nie wierzył, więc trzeba było szukać dróg, rozwiązania. I radziliśmy sobie na przykład w taki sposób, że organizowaliśmy albo sami, albo ze wsparciem właśnie tych fundacji warsztaty, na których spotykali się uczniowie, spotykali się dorośli, potem łączyliśmy te grupy i pilnowaliśmy bardzo, żeby było wielokulturowo, czyli analizowaliśmy, powiem, zwykłe potrzeby uczniów polskich, uczennic polskich, ukraińskich i nauczycieli pracujących z nimi pod kątem takiego bycia razem, uczenia pracy z emocjami, pracy na mocnych stronach, czyli na zasobach, na potrzebach i odbywało się to w takiej grupie łączonej. Czyli organizowaliśmy kilkugodzinne warsztaty, rodzice byli o tym informowani, zarówno polskich uczniów, uczennic, jak i ukraińskich, bo one wymagały czasu. Nie było to działanie akcyjne, ale takie systemowe i długofalowe, gdzie razem mówiliśmy i bardzo mi zależało na tym, żeby dorośli to usłyszeli, nauczyciele, nauczycielki, szczególnie ci, którzy mieli no, bardzo długo jakby no, nie akceptowali sytuacji, żeby usłyszeli, jak to wygląda, bo im się wydawało, że mają trudno, dorośli mają źle, bo jest nowa sytuacja, wymagania, nie ma wsparcia ze strony państwa, nie ma regulacji, nie wiadomo, o co chodzi. A okazywało się, że ze strony młodego człowieka, dziecka, sytuacja jest dużo trudniejsza i oni nie są w stanie jakby reagować, obronić się, bo nie mają takich wypracowanych wzorców i doświadczenia jak osoby dorosłe. Więc były bardzo trudne rozmowy, ale i spotkania, ale które pozwoliły no, przekroczyć pewien próg i razem budować, bo po takich warsztatach, takich rozmowach, w których brali uczniowie od drugiej
do ósmej klasy, maluchów z pierwszej klasy nie byliśmy w stanie jakby do tego, bo oni byli w ogóle młodzi, no jeszcze nie do końca wszyscy po polsku się komunikowali, nie mówiąc już o tym języku edukacyjnym, ale ci, którzy byli w stanie się porozumiewać i wyrażać siebie, swoje potrzeby, jeżeli chodzi o dzieci, byli wszyscy zaproszeni. Więc po takich zajęciach wypracowaliśmy cykl działań, który pomagał potem funkcjonować nie tylko na przerwach, na lekcjach, ale generalnie także w tym życiu pozaszkolnym, bo podejrzewam, że wiele szkół ma to doświadczenie, że my jako placówka wychodziliśmy, też mieliśmy współpracę z domami kultury, z domami czy z instytucjami, młodzieżowymi domami kultury i z takimi organizacjami, które wtedy wyrosły jak grzyby po deszczu, ale staraliśmy się jakby łapać wszystkie te wątki i fokusować na tych uczniach, którzy byli u nas w placówce, żeby to było wsparcie wielostronne, nie tylko pod kątem właśnie tego, że my ich tu mamy czegoś nauczyć, zresztą pamiętacie Państwo, początki to nie była kwestia, że my mamy ich tu czegoś nauczyć, ale mamy ich zaopiekować, żeby oni potrafili w ogóle funkcjonować z nami w szkole tu i teraz. Także w przypadku uczniów, którzy już przywieźli ze sobą trudności, nie tylko w kontekście traum powojennych, ale się okazało, że wielu z tych uczniów, uczennic u nas w szkole byłoby już dawno zaopiekowanych pod kątem poradni pedagogiczno-psychologicznej i miałoby rewalidacje i inne zajęcia wspierające. Ci uczniowie tego na przykład okazywało się w szkole ukraińskiej nie mieli i rodzice wypierali, że jest trudność. Cała ta kwestia prawna, proceduralna bardzo nam utrudniała życie, bo poradnia na przykład nasza nie chciała wcale tego ucznia diagnozować, tłumacząc się, że być może to przejdzie, że być może to jest tylko trauma, a my obserwujemy efekty właśnie takich zachowań po stronie ucznia, no, które są tylko i wyłącznie efektem tego, co dziecko przeżyło. Więc długo to trwało, ale dzięki temu, że jednak współpracowaliśmy z tymi instytucjami, my też jako nauczyciele staraliśmy się obserwować to dziecko w różnych sytuacjach, nie tylko lekcyjnych, ale i pozalekcyjnych. Udało nam się wypracować, może nie na taką skalę, bo widzę, że u Grzegorza jest to bardzo już takie systemowe, sformalizowane i ze wsparciem i dużą świadomością. No my jednak byliśmy mniejszą placówką, mniejsze miasto, inne spojrzenie, ale myślę, że na miarę tego, z czego mogliśmy skorzystać, to udało nam się także wypracować u nas taki system wsparcia, że ci uczniowie, którzy wykazywali takie cechy, skończyli w końcu we właściwych placówkach, bo się okazało, że nie jesteśmy w stanie ich zaopiekować, czyli posiłkowaliśmy się klasami integracyjnymi w innej szkole, szkołą specjalną, więc to się wszystko dało wypracować, ale to trwało. I z tego co wiem, trwa to do nadal. I myślę, że to się tak szybko nie skończy, tylko być może będzie łatwiej, bo już mamy pewne doświadczenia swoje. Innych placówek i ja bym na tym doświadczeniu bazowała. Jeszcze tylko jedna rzecz, nie wiem, czy czas mi się kończy, bo korzystaliśmy... Kończy się, ale powiem. No nie, to ja myślę, że to może jeszcze przy albo dorzucisz, okazji. Bo ja też dorzucę. Chciałem, za chwilę poproszę Izę, bo właśnie zapytam o to spojrzenie trochę tak z lotu ptaka na różne szkoły, ale też chciałem podsumować, że ty, Grzegorz, mówiłeś o świadomości. Ja przepraszam, ja się wtrącę, ja muszę się wtrącić, bo tutaj Ola pokazała bardzo wiele problemów związanych z uczniami ukraińskimi, zgadzam się z nimi wszystkimi, a teraz proszę sobie do tego jeszcze dołożyć w przypadku uczniów azerskich. Kwestie tego, że nie podają dłoni kobiecie, kwestie tego, że nie traktują kobiety jako autorytetu. To jest naprawdę ogrom problemów dodatkowych jeszcze, tak, z którymi trzeba sobie poradzić. No tak, tak. Mogę to ja? Warto rzeczywiście podkreślić. No dobra, to ja potem powiem to, co chciałem powiedzieć. Zapraszam. Tak, powiedz potem. Ponieważ ja dawno bardzo zauważyłam właśnie tą wielość problemów oraz bardzo mnie w ogóle
inspiruje to myślenie o tym, że to jest zmiana. Bo tak naprawdę w taki sposób, jak się o tym myśli, to to jest trochę też łatwiejsze. Ale nadal nie daje odpowiedzi, więc ja zaczęłam szukać odpowiedzi, korzystając, no właśnie, z różnych doświadczeń szkół, z którymi współpracuję od lat, i wyciągać je, ale też je w jakiś sposób porządkować. I teraz zrobię coś, bo zapomniałam wcześniej, ale tutaj w czacie umieszczę Państwu linka, który się jakoś tam wkleił. To jest odnośnik do publikacji, która właśnie miała na celu troszeczkę uporządkowanie tych rzeczy. Ona jest w PDF-ie, tam gdzieś jest, trzeba sobie ściągnąć ją. Natomiast o czym chciałam powiedzieć? Wokół tego to był taki większy projekt. Nie będę o nim dużo opowiadać, natomiast sama publikacja moim zdaniem jest bardzo fajna, ponieważ ma dużo dobrych praktyk, ale ona jest uporządkowana w taki sposób, że po pierwsze, moją bolączką było to, że zaczęłam odsłuchiwać, zbierać odsłuch ze szkół, że no już są rok i już powinni się zintegrować. No nie. Tak, nie. To, co Grzegorz mówisz, że te inne dzieci z innych krajów mają jeszcze trudniej, no właśnie, mają jeszcze trudniej. To, że dzieci, które nowo przybyły, dopiero co, czyli są powiedzmy w tym pierwszym roku po przyjeździe, mają inaczej i trudniej, to też wiemy. Ale te dzieci, które są dłużej niż rok, one nadal potrzebują wsparcia. I zaczęłam o tym myśleć w taki sposób, jak to jest realizowane, jak to powinno być realizowane, a osią tych moich rozmyśleń były potrzeby i te potrzeby się już tutaj powielokroć dzisiaj pojawiały. Ja je sobie uporządkowałam trochę tak wokół tego Maslowa znanego nam wszystkim, ale cudownie to, co mówiliście tutaj, Ola mówiłaś o tym, jak na początku reagowaliśmy na te potrzeby humanitarne, ja je tak nazywam, czyli to, żeby materialnie zabezpieczyć, że trzeba było im dać i te plecaczki, i wyżywienie, i dach nad głową i tak dalej. Ale to jest, wiemy wszyscy, to jest akurat taka potrzeba na pierwsze kilka miesięcy, maksymalnie rok, jak już jest rzeczywiście ciężko. A później ona się zmniejsza albo zmienia. Akurat w tej publikacji potrzebami tymi materialnymi w ogóle się nie zajęłam, bo stwierdziłam, że to jest dość incydentalne, związane tak naprawdę tylko wyłącznie w tym momencie z sytuacją, że to są dzieci, które uciekły przed wojną. Tylko dlatego ta sytuacja się pojawiła, chociaż oczywiście są dzieci, które czasami, nawet polskie dzieci, które potrzebują tego wsparcia materialnego. Natomiast co do zasady, chcę patrzeć na dzieci z doświadczeniem migranckim. I kolejną grupą potrzeb to są potrzeby emocjonalno-psychologiczne. Grzegorz, tutaj powiedziałeś, że te dzieci ukraińskie nie mają aż takich dużych tych potrzeb. Może nie mają, jeżeli są zwykłymi migrantami, ale dzieci uchodźcze, jak przyjechały, no to było to różnego rodzaju te problemy i z traumą, i z rozmrażaniem tej traumy. I w którymś momencie nagle coś po prostu wybuchało i nie było wiadomo co, a nauczyciel czy asystentka międzykulturowa musiała się z tym jakoś zmierzyć. To było bardzo trudne w tamtym momencie. I teraz tak, w tej publikacji zaczynamy od potrzeb psychologicznych, emocjonalnych. Ja tam podaję przykłady kilku dobrych praktyk, które mieliśmy. Akurat przy tym projekcie były wprowadzane takie spokojne kąciki, kąciki relaksu. Nie chcę o tym mówić, to jest naprawdę zupełnie, mogę godzinę o tym opowiadać. Ale rozumiem, że tam można przeczytać o tym. Tak, tam można przeczytać. Natomiast mówię o kolejnych. Kolejną potrzebą jest dla mnie potrzeba społeczna. I Ola pięknie o tym mówiła, o tej integracji z rówieśnikami i czasami niezauważaniu tej potrzeby, bo łatwiej było w niektórych szkołach na przykład mieć grupy dzieci ukraińskich i zapomnieć o tym. Tak, może nie to, że łatwiej było zapomnieć, ale po prostu to się wydarzało, że zapominaliśmy o tym, że w tym momencie ta integracja ze społecznością polską, z dziećmi polskimi jest szalenie istotna, bo ta integracja, to zaopiekowanie potrzeb społecznych pociągnie te dzieciaki dalej, że one po prostu na fali tego, że znają inne dzieci, będą chciały chodzić do szkoły. I tak naprawdę przez to, że się pojawiła taka luka, że nie zawsze ta potrzeba była zaopiekowana, zaczęły się pojawiać w niektórych szkołach inne problemy. I też o tym wiemy, do tego możemy później przejść. Kolejną potrzebą, o której ja w tej książce, czy nawet nie ja, współautorzy, współautorki piszemy, jest potrzeba edukacyjna. To jest coś,
gdzie ja od wielu lat, tych 7, jak już jestem w tym Odeonie, cały czas właściwie męczę wszystkich, żebyśmy się w końcu zajęli potrzebami edukacyjnymi i potrzebami językowymi. To jest kolejna grupa. Obojętnie w której kolejności o tym powiemy. Językowe to jest oczywiście to dostarczanie języka polskiego, bo edukacja jest w języku polskim i będzie w języku polskim, ale żeby pracować z uczniem z doświadczeniem migracji, trzeba umieć to robić. I teraz glotto dydaktyków, którzy posiadają wiedzę, jak uczyć języka polskiego jako drugiego w szkole, jeszcze w szkole podstawowej, bądź w szkole średniej, bądź w szkole technicznej, branżowej, zawodowej, jest naprawdę, nie ma ich. Co gorsze, nie mamy umiejętności, nie do końca wiemy, jak my mamy to robić. Ja już mówiłam o tym międzynarodowym projekcie, w którym brałam udział, więc ja troszeczkę się tam już zdążyłam nauczyć od tych tam Niemców, Irlandczyków i innych Greków, jak oni to robią. Natomiast to jest szalenie istotne, żeby wiedzieć, w jaki sposób my edukacyjnie i językowo powinniśmy uczyć, wprowadzać te dzieci, żeby edukacyjnie przekazywać im wiedzę i językowo uczyć ich w języku polskim, ale w taki sposób, żeby one były w stanie funkcjonować w tej szkole w ogóle jakoś. I teraz szukając odpowiedzi na te dwa, na te, tą, dwo, ta, na tą, te dwie grupy potrzeb, mnóstwo szkoleń robię w ODN-ie na ten temat, naprawdę bardzo dużo. Mam tutaj cudowną Julię Karczewską, z którą współpracuję od lat, doradczynię metodyczną języka polskiego jako w tej chwili drugiego, która już przestała być doradczynią, jest ekspertką. Natomiast też w MIP-ie, myśląc o tym, jak mamy tutaj zapewnić w końcu wsparcie i językowe, i edukacyjne, od dzisiaj uruchomiliśmy, czy uruchamiamy, bo to chyba właśnie się właśnie wydarza, jak ja tu prowadzę, jestem z Państwem na spotkaniu, uruchamiamy wydawnictwo, gdzie część odpowiedzi, mam nadzieję, Państwo będziecie mogli znaleźć. Tutaj Kasia, mam nadzieję, że za chwileczkę... Zamieścimy na czacie. Tego linka. I powiem tylko tak, że to jest pomysł na to, w jaki sposób zaopiekować dzieciaki na lekcjach. A zaczynamy od 7-8 klasy. To jest chyba najtrudniejszy moment, bo to jest... No ja już nie będę. Najtrudniejszy moment moim zdaniem. I zdecydowaliśmy, że od tego zaczniemy. To są materiały takie, które wspierają zarówno pracę z językiem polskim, czyli uczą dzieciaki języka polskiego, gramatyki, wszystkiego, co muszą wiedzieć, żeby się komunikować w tym języku, zadbają o język edukacji szkolnej, czyli coś, co właściwie no, leży, bo my nie mamy do końca świadomości tego języka, po prostu się nim posługujemy, ale umiemy się przeklikiwać, ale dzieci z innych krajów niekoniecznie. I jednocześnie dbają o to, żeby dzieci się uczyły biologii, historii, geografii, fizyki, chemii i uczyły się, nawet dowiadywały się o lekturach, czyli o ten język polski, jednocześnie ucząc się języka polskiego, czyli mamy takie dwa w jednym. I zapewnienie tej edukacji, i zapewnienie wsparcia w tym, jak uczyć się dalej języka polskiego. Jest taka jedna rzecz, o której czasami mówię nauczycielom i oni z niedowierzaniem na mnie patrzą. Języka polskiego uczy każdy. Każdy, a przede wszystkim każdy nauczyciel. Nawet jeżeli jest fizykiem, chemikiem, biologiem, językowcem, wosowcem, wszystko jedno. Każdy jest za to odpowiedzialny, tylko, no niestety muszę przyznać, prawda jest taka, my nie umiemy jeszcze tego robić, więc my potrzebujemy konkretnych narzędzi, konkretnych materiałów, żeby się nauczyć, jak mamy to robić, a jednocześnie dać to dzieciakom, żeby one już nabywały tą wiedzę i rozwijały ten swój język. Także mam nadzieję, że to będzie jakaś pomocne odpowiedź na tą lukę. I jeszcze w tej książce, o której mówiłam, jest na samym szczycie jeszcze jedna potrzeba tożsamościowa. I tutaj jest też, nie wiem, mogę jeszcze Przemku o tym chwileczkę? Tak, no powiedz. Proszę, bo wydaje mi się, że to jest istotne, to też jest takie związane trochę z tym, że się boksujemy się czasami z tym, jak to zrobić, żeby mówić o wielokulturowej szkole, jak to jednocześnie pamiętać o tym, że osoby z Ukrainy są Ukraińcami, niech będą tych,
tymi Ukraińcami, jak to jest, żeby zrównoważyć to, żeby nie, jakby nie było tak, że uczniowie z Ukrainy są ważniejsi niż inni uczniowie, jak to w ogóle robić, a jednocześnie zadbać o to, bo rzeczywiście te dzieciaki uchodźcze są w innej sytuacji, bo już mówiliśmy tu po wielokroć, że one często były gotowe w walizki, spakowane, że one już wracają. To nie chodzi tylko o taki stan mentalny, ale też o to, że one nie chcą przy okazji tracić tej swojej tożsamości, więc my mamy tutaj taki dodatkowy obowiązek trochę wobec nich, trochę im wpuścić tej możliwości, słuchajcie, możecie być nadal Ukraińcami, nawet w czasie tego okrutnego czasu, w przestrzeni naszej szkoły, bo macie taką potrzebę, my ją wam pomagamy realizować, wspieramy ją, my sami nie znamy ukraińskiego, więc nie będziemy tego robić, potrzebujemy waszych ludzi znających wasz język, ale zawsze mówię o tym, pozwalajmy uczniom zachowywać ich język, przede wszystkim język i to coś, co wczoraj o tym, na tym naszym próbnym spotkaniu mówiłam, dbajmy o wielojęzyczność szkoły, bo to jest w sumie chyba najłatwiejsze z perspektywy nas, czyli polskich szkół, co my możemy zrobić. Taką wielojęzyczność, już mówię tutaj, nie musimy jakby zawsze myśleć o tym, że mamy wieloreligijność w szkole, czy wielokulturowość w szkole, ale ta wielojęzyczność się łatwo wpisuje w to, co my robimy w szkole, więc jeżeli, ja czasami podaję przykład, mamy na przykład te dzwonki, w których są piosenki w języku polskim, to róbmy czasami piosenki w języku ukraińskim, albo azerskim, albo gruzińskim i w ten sposób możemy zadbać o tą wielojęzyczność. Jeżeli mamy możliwość jakiegoś apelu czy jakiegoś wydarzenia, to zadbajmy o to, żeby te języki się tam w różny sposób pojawiały i wyciągajmy z tego coś, i tu jeszcze wrócę do tych naszych pandemicznych takich rozmów na temat zmiany, bo moim zdaniem chyba z tej lekcji pandemii jeszcze nie wyciągnęliśmy wniosków, albo nieświadome są to wnioski. Ja sobie pomyślałam o cyklu Kolba, jak my przechodzimy przez, jak my się uczymy w ogóle. I tam pamiętacie pewnie Państwo, że jest ta wiedza, jest doświadczenie, ale później jest element refleksji i ja bym chciała Państwa zatrzymać na tym momencie refleksji, czyli co ja wyciągnąłem z tego doświadczenia oraz później wdrożenia tego, pragmatyki już z innego poziomu. I teraz jakbyśmy sobie pomyśleli o tym, że pandemia nas nauczyła korzystania z komputerów i prowadzenia spotkań online, dziękujemy CEO za to, że dzisiaj w takiej formie się spotykamy, dzięki, pandemia tylko to wzmocniła, prawda? I tak na to popatrzymy, to jak sobie pomyślimy o tym, czego nas nauczyła sytuacja ogromnej grupy dzieci wojennych z Ukrainy w naszych szkołach. Czy my już wyciągnęliśmy z tego odpowiednie wnioski? Czy my już jesteśmy na etapie refleksji, ale też po to, żeby za chwileczkę włączyć to w ten nasz system szkolny albo wyżej, żeby rzeczywiście umieć zarządzać wielokulturowością, wielojęzycznością w szkole? I też dlatego też powiem Państwu, te materiały z wydawnictwa MIP, które tutaj się pojawiły, są dla mnie takie istotne, bo my o tym od razu myślimy. Tam jest taki moment, gdzie jest słowniczek i my nie zrobiłyśmy słowniczka tylko w języku ukraińskim, tylko jeszcze rosyjskim i angielskim. I jak będzie potrzeba, to będą dodawane kolejne języki po to, żeby od razu otwierać możliwości dla innych dzieci. Natomiast cała reszta jest po polsku, w uproszczonym języku polskim. Ale to jakby myślenie, wyciągnijmy z tego, wysijmy z tego doświadczenia jak najwięcej, po to, żeby to wykorzystać na za chwilę. I tylko powiem, jeszcze muszę tu jedną rzecz dopowiedzieć, bo wydaje mi się... Ale to już krytyczny czas jest. Krytyczny, ale zapraszam, później się nie będę odzywać. To w takim razie tylko to, że... To jest sytuacja, że nam się wydaje, że, czy może już się przestało wydawać, że te dzieci z Ukrainy znikną albo wrócą, albo cokolwiek, ale musimy pamiętać, że to jest jakby, mam nadzieję, że zniknie ten stan wojny w Ukrainie, tak? Czy przyjeżdżających dzieci wojennych, straumatyzowanych, które doświadczyły wojny.
ten stan zniknie, natomiast nie zniknie stan dzieci migrantów, które po prostu w wolniejszym być może stopniu będą się pojawiać, ale one się będą pojawiać. Białorusini się w Poznaniu pojawiają, u Grzegorza się pojawiają te różne grupy z różnych krajów, tak? To się będzie pojawiać, tylko nie z takim intensywnym nasileniem, jak to się wydarzyło w przypadku Ukrainy spowodowane wojną. To chciałam powiedzieć. Dzięki, dzięki. A ja chciałem to jakoś podsumować, ale pojawiło się aż tyle wątków, że trudno jest mi to zrobić. I zamiast podsumowywać, to powiem coś od siebie. Rzadko mam okazję mówić coś z ekspertyzy na tych webinarach. Raczej prowadzę rozmowę, ale tutaj bardzo chcę to dorzucić, bo mam wrażenie, że jest jeszcze taki obszar, nad którym warto się zatrzymać z perspektywy dyrektorki czy dyrektora szkoły, a mianowicie właśnie ten proces, o którym mówił Grzegorz, ten proces akceptacji zmiany, czy takiej drogi, która prowadzi do tego, żeby ludzie się zaczęli akceptować to, co się dzieje. To, co Iza powtarzała na koniec, że to się nie zmieni. To jest też część ważnego przekazu, który ludzie wchodzący od czasu do czasu, bo ten proces akceptacji zmiany jest trochę cykliczny i jest jak spirala, a nie jak koło, czyli toczy się w wielu odsłonach, no to jakby przypominanie nauczycielkom i nauczycielom, że to się nie zmieni, że te dzieci będą, one mogą nie być ukraińskie, ale jednak będą, jest częścią strategii radzenia sobie z tym procesem, bo częścią tego procesu jest właśnie wyparcie, czyli taki moment, w którym nauczyciele mówią, o, no to oni są, ale wyjadą. I to, co leczy, to nie pomijanie tego milczeniem, tylko właśnie jasna informacja, nie zmieni się, zmienić dekoracje, ale nie zmieni się sytuacja. Potem jest bunt i nauczyciele, wyobrażam sobie, nie chcę was o to pytać, bo to jest takie pytanie, powiedział, bardzo obnażające, a myślę, że w każdej placówce takie rzeczy się dzieją, że bywają tacy, którzy mówią, to jest niesprawiedliwe, niech oni się tutaj dostosują, a dlaczego oni, jak przecież są w Polsce, niech mówią po polsku. Albo na przykład duma pojawiająca się wtedy, kiedy przygląda się takiemu uczniowi o tożsamości ukraińskiej, który próbuje zachowywać się jak Polak i odciąć się od swoich kolegów Ukraińców, no to z jednej strony wyobrażam sobie, że ktoś może być dumny jako Polak i pokazywać to jako przykład, a z drugiej strony jakby głębiej w to wejść, to widać dramat dziecka, które próbuje za wszelką cenę zabezpieczyć się przed odrzuceniem i przed obcością w taki sposób, że zaprzecza swojej tożsamości. I myślę, że jeżeli nauczyciele przyjmują takie postawy wobec tego rodzaju zachowań dzieci i je chwalą, no to to jest przejaw sprzeciwu i buntu. Albo jak mówią ze złością, że ile my jeszcze dla tych Ukraińców będziemy robić, to jest też przejaw buntu, który można potraktować z gniewem i na przykład tłumaczyć, że to jest niewłaściwa postawa, albo można potraktować z życzliwością i powiedzieć, rozumiem twój gniew, rozumiem twoją złość, niemniej zależy mi, żebyśmy tworzyli jak najlepsze warunki dla wszystkich dzieci. Czyli to nie jest tak, że ja muszę odepchnąć kogoś, kto ten bunt przeżywa i go napiętnować, tylko mogę przyjąć do wiadomości, że się złości, ale jednocześnie postawić wyraźną granicę, że nie mam zgody na to, żeby te dzieci były gorzej traktowane niż dzieci polskie z tych wszystkich powodów, o których mówiliśmy. To jest taka rzecz, którą chciałem dorzucić od siebie i efekt tego jest taki, że mamy 5 minut i w zasadzie jest czas na podsumowanie. Bardzo za to przepraszam. Rozmawialiśmy jeszcze, zastanawiając się nad tym, co tu poruszyć, nad takim wątkiem obecności różnych optymistycznych, ale też zagrażających zjawisk, które pojawiają się w otoczeniu szkoły,
i jakiejś możliwej reakcji ze strony szkoły czy instytucji wspierających szkołę, tak jak ODN, możliwości reakcji na takie zachowania. Krótko mówiąc, czy szkoła jest całkowicie bezradna wobec tego, co się dzieje wśród rodziców, w rodzinach, w społeczności wokół szkoły, czy może próbować w tej sprawie coś robić? Bardzo bym się cieszył, gdybyście byli w stanie powiedzieć coś optymistycznego, czyli że szkoła może coś spróbować. To nie znaczy, że jest w stanie przeciwdziałać ksenofobii na przykład, bo to jest zadanie jakby całego społeczeństwa, ale zrobić jakiś ruch, żeby na przykład te społeczności, nie tylko szkoła, były bardziej przygotowane na przyjęcie uczniów z innych kręgów kulturowych. Mhm. Zapraszam. Kto ma coś na podorędziu, to o, Ola, proszę. Mhm. Co możemy robić jako szkoły? Okej, postaram się krótko, bo to, co wybrzmiało i wypowiedzi Izy i teraz twojej, a wcześniej Grzegorza, no to jest to, że jesteśmy w zmianie. Od nas zależy, czy wykorzystamy tą zmianę jako wejście w coś nowego, jest to wyzwanie, ale żeby to się udało, trzeba minimalizować straty w ludziach, mówiąc kolokwialnie. Na poziomie całej placówki to, co robiliśmy w tamtej szkole, nie tylko gdy pojawiły się dzieci uciekające przed wojną, ale wcześniej, gdy mieliśmy różne trudności, bo klasy są różnorodne nie tylko ze względu na wielokulturowość, ale są też inne przyczyny, zawsze w oparciu o potrzeby małych i dużych, to staraliśmy się rozmawiać i organizowaliśmy spotkania zarówno na takim poziomie merytorycznym, jak i zwyczajowym, czyli merytorycznie to był profil, gdzie zapraszaliśmy i rodziców, i była kadra szkoły, i byli uczniowie, i rozmawialiśmy, bo największy bunt i opór i reakcje negatywne są wtedy, szczególnie ze strony osób dorosłych, gdy nie wiedzą, o co chodzi, gdy się czegoś boją, bo lęk przed nieznanym jakby jest motorem reakcji negatywnych. Więc pokazywanie, jak się pięknie różnimy, mówienie głośno o tym, jakie mamy potrzeby, ale też obawy, i szukanie wspólnych rozwiązań, że tak powiem, na gruncie towarzyskim to wspólne celebrowanie świąt, czyli okazja na przykład Bożego Narodzenia, które jest różnie celebrowane w różnych krajach, myślę, że Grzegorz też by mógł coś na ten temat powiedzieć, i tam nie mówiliśmy o kwestiach edukacji, wychowania, opieki, ale byliśmy razem. Razem, ale różniliśmy się w tym i widzieliśmy się. To były takie rzeczy na skalę szkoły, a w skali klasy staraliśmy się, aby uczniowie potrafili ze sobą być tu i teraz w różnych konfiguracjach, i wykorzystywaliśmy bardzo prostą formę, technikę, nie wiem, zwał jak zwał, ale żeby każdy z każdym potrafił być i pracować, czyli w poniedziałek losowaliśmy pary, i zmiana miejsca, i przez cały tydzień to obowiązywało, bo trudniej jest wykluczyć kogoś, dokuczyć komuś, z kim nie mamy nic wspólnego, się nie znamy. Jak już wiemy, że ma na imię tak, ma też, nie wiem, kota, psa, albo lubi lody, albo snickersy i gra w Minecrafta, bez względu na to, czy jest z Ukrainy, z Azerbejdżanu, czy jeszcze z innej nacji, to są takie mechanizmy, które łączą bez względu na to, na wiek, na kulturę, i potrafią zbudować zespół. Mamy jeszcze kilka innych takich doświadczeń, ale myślę, że to nie jest czas. Ale już dla Grzegorza i Izy zostało po minucie. Przepraszam, koniec. Nie szkodzi. To tak, odniosę się do tej kwestii tego łączenia w pary. No tutaj w naszym przypadku było ciężko, ponieważ była to konkretnie klasa międzynarodowa, więc mieliśmy tam 20 parę osób z różnych nacji. Natomiast faktycznie zaczynaliśmy od tego działania wychowawczego, czyli akurat też byłem wychowawcą tej klasy, więc kwestii organizacji różnego rodzaju wycieczek, czy nawet tutaj klasa brała udział w takim projekcie Ministerstwa Szkoła do hymnu. No, próbowaliśmy też pokazać im tą polskość, i przez tą polskość też budzić gdzieś tam ich zainteresowania.
To był jakby pierwsza faza. Natomiast w ramach współpracy z pedagogami organizowaliśmy też różnego rodzaju spotkania z nauczycielami i z psychologami i z trenerami po to, żeby pokazać właśnie, jak to funkcjonuje, jakie są problemy i o tych problemach i trudnościach też porozmawiać. Nie na zasadzie, że to jest tylko i wyłącznie kłopot, że mierzymy się z trudnościami, że to jest trudne dla nas, ale żeby zrozumieć, że to są młode osoby, często też młodsze od naszych uczniów w branżówce czy w technikum i mają swoje trudności. Organizowane były warsztaty, tutaj muszę pochwalić bardzo asystenta międzykulturowego, udało się tutaj zatrudnić osobę, która była psychologiem, znała język angielski, rosyjski, francuski, więc ta komunikacja i naprawdę takie podejście do każdego z uczniów indywidualnie, pomoc nauczycielowi, czyli kwestia tłumaczenia na przykład prezentacji. Ja sam pamiętam swoje pierwsze lekcje z tą klasą, gdzie akurat uczyłem logistyki, więc zderzenie ze słownictwem, ciągnik siodłowy, jak to młodemu człowiekowi, który ma problem z podstawowymi słowami w języku polskim, jak to wytłumaczyć, jak to pokazać. Naprawdę trzeba było stawać na rzęsach i czarować, brać zabawki, mieliśmy zabawki, tam ciągniki siodłowe, nazywaliśmy części, pokazywaliśmy koła w ciągniku siodłowym i takimi prostymi rzeczami, naprawdę muszę pochwalić swoją kadrę pedagogiczną z poprzedniej szkoły, bo naprawdę tymi prostymi rzeczami, tym wspólnym podejściem do tematu, wspólnymi spotkaniami, różnymi właśnie szkoleniami, byliśmy w stanie zbudować tą wartość, która myślę jest istotna. Dzięki. Iza, na podsumowanie, ostatnie słowo masz w tym webinarze. Wow, dzięki. Ja powiem tak, w języku biznesu mówi się o tym, żeby przyjmując nowego pracownika do firmy, trzeba mu zrobić dobry onboarding. A ja mówię, witając ucznia, obojętnie czy polskiego, czy niepolskiego, czy uciekiniera z wojny, czy z innego kraju przyjeżdżającego do nas, trzeba go dobrze wprowadzić do szkoły. Więc ja mówię o takim szkolnym onboardingu, to zawsze możemy robić, zawsze możemy pewne rzeczy przygotować i te pakiety powitalne, szkolne, z poziomu miasta, województwa, obojętnie jakie, to już jest dobry sposób, dobra metoda, ale tak naprawdę warto też sobie z poziomu szkoły zaplanować takie krótkie działania, jak my możemy zrobić ten dobry onboarding dla takiego ucznia. I to są podstawowe rzeczy i to Państwo wszyscy dobrze wiecie, jak to, bo trzeba, musi się zapisać, bo musi dostać pakiet rzeczy do podpisania, ale musiałby je zrozumieć, więc warto to przetłumaczyć, bo musiałby być oprowadzony po szkole, więc zadbajmy o to, bo musiałby coś dostać, jakiś właśnie super by było pakiet materiałów wydrukowanych, nawet jak on będzie tylko napisany w języku polskim, ale można to wrzucić do translatora, to już jest super, jesteśmy znowu krok do przodu. Więc to są takie drobne rzeczy, ale w myśleniu o takim, ja wiem, że jak ktoś jest w oświacie, to zazwyczaj nie był wcześniej w biznesie, ale jak sobie obejrzymy kilka filmów, to sobie przypomnimy, o co w ogóle w tym chodzi. Ale dlaczego tak naprawdę szkoła nie jest biznesem? Jest i to takim, wiecie, bardzo szczególnym, takim bardzo ważną usługą społeczną. Bardzo ważnym, tak. Chciałam powiedzieć, Izo, my to robimy. I, no super. Bo to jest biznes lukratywny i to się opłaca dobrze zacząć. Doskonale to lepiej. I jeszcze kiedyś czytałam o takich badaniach, że jak ktoś, pracownik przejdzie dobry onboarding, to jest oprócz tego, że bardziej zadowolony, ale dłużej pozostaje w danej firmie. Więc jak to sobie o tym pomyślimy, że ten uczeń zostanie dłużej w naszej szkole, w naszym społeczeństwie, to jest naprawdę, nic więcej tutaj można już dodać. Cudowne. Jasne. Także macie Państwo narzędzia i macie Państwo miejsce. Temat jest właściwie nieskończony. Moglibyśmy o tym ciągle gadać, musimy już kończyć. Ja na koniec dodam tylko jeszcze, że bardzo serdecznie zapraszam na nasze dialogi w pierwszą środę listopada. Bardzo, bardzo chcę podziękować naszym panelistkom i paneliście za wasze doświadczenia, którymi się byliście gotowi podzielić.
Na czacie jest sporo rozmaitych inspiracji od Izy i też naszych. Jeszcze chcę powiedzieć o tym, że jeżeli Państwo jesteście zainteresowani tym, jak ta praca z uczniami z innych kręgów kulturowych wychodzi od strony ewaluacji, to CEO prowadziło takie badania dość rozbudowane na ten temat i raport z nich, który zawiera informacje smutne, ale również dobre praktyki, można znaleźć na naszych, no właśnie, teraz pojawił się link na czacie. Bardzo przepraszam, że przeciągnęliśmy nasze spotkanie, ale mam nadzieję, że zyskali Państwo coś, co wesprze Was w tej niełatwej przecież pracy, która dla wszystkich jest wciąż wyzwaniem i może to dobrze, że nie jesteśmy już jeszcze takimi rutyniarzami, tylko szukamy rozwiązań. Bardzo, bardzo dziękuję i do zobaczenia przy następnej okazji. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Jesteś nauczycielem, nauczycielką, a może dyrektorką? Dołącz. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości.